Dziś chciałem zaprezentować nowy spieniacz do mleka firmy Italico z Biedronki. Taką ma podstawkę, tak ładnie wygląda. Wystarczy postawić go na podstawce. Nalać mleka, oczywiście z Biedronki. Mleko wlewamy do poziomu max dla spieniania. Dokładna instrukcja napisana jest na pudełeczku, czyli opakowaniu tego spieniacza. Wlewamy mleko. Spieniacz ma funkcję podgrzewania mleka i spieniania. Samego podgrzewania mleka, wtedy można nalać mleczka aż do drugiego poziomu max. Wtedy nie ma funkcji spieniania oraz spieniania mleka zimnego. Gdy mleko nalaliśmy już do naszego spieniacza, wystarczy zamknąć jego pokrywą. Tak ona wygląda. Co ciekawe, nie ma tutaj żadnego napędu. Urządzenie do spieniania mleka napędza się samo pod wpływem sił elektromagnetycznych, które wytwarzane są na dole spieniacza. Zamykamy. Chyba nie ma żadnej różnicy, jak to zrobimy. Wystarczy wcisnąć przycisk. Ten przycisk ma trzy funkcje. Jak mówiłem, jedno naciśnięcie to spienianie i podgrzewanie. Dwa naciśnięcia to tylko podgrzewanie mleka, wtedy można nalać więcej tego mleka. A trzy naciśnięcia to spienianie zimnego mleka, bez podgrzewania. Wciskamy raz, żeby zobaczyć, jak podgrzeje nam mleko i spieni je jednocześnie. Oczywiście automatyczna funkcja wyłączenia również działa. Szybko, lekko zaparowała, o czym świadczy to, że mleko zostało podgrzane. Piana jest coraz gęstsza, słychać to zresztą po pracy mieszadełka od spieniacza. Spieniacz za chwilę sam się zatrzyma. Mleko będzie gotowe i spienione. Lampeczka zgasła, czego niestety nie było widać, bo było za bardzo zbliżone. I teraz pokażę Państwu, jak to mleko zostało spienione. Uwaga, prezentuję, bo sam się zdziwiłem. Proszę zauważyć, ile tego mleka jest, tak małej ilości, jaką nalałem. Tam było bodajże około 100-120 ml. Całe to mleko do dna jest po prostu spienione. O, nie troszeczkę. Nie, ale poza tym chciałem dodać, że jest to mleko 1,5%, a najlepszym mlekiem do spieniania jest mleko 3,2%. Ocenicie Państwo sami, czy ten produkt Waszym zdaniem spełnia Wasze oczekiwania. Moje spełnia 100%. Życzę miłego użytkowania. O, jeszcze na marginesie wspomnę, że produkt ten bardzo łatwo się myje. Już to sprawdziłem. Pozdrawiam i do usłyszenia, do testowania następnych produktów z Biedronki.